Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Lomowego Ważenia Piwa. No i dzisiaj robię coś szalonego, coś na co jakiś taki normalny domowy piwowar bardziej zaawansowany powiedziałby, że jestem pierdolnięty, ponieważ ważę 3 piwa, zasyp jest bardzo podobny, różnią się niuansami i wszystko zacieram naraz. Znaczy tak, będę mówił od początku, będę dzisiaj ważył po pierwsze, będziemy wypełniali od razu moje. Moje notatki. Warka numer 14 w objętości 15 litrów. Ustalmy jedną rzecz. Datę dzisiejszą. Warka numer 14, czyli Black IPA. Nazwa robocza Iris von Everett. Zasyp. 2 kg pale ale, 0,5 kg płatków owsianych, sklejkowanych już, 0,5 kg płatków pszenicznych niesklejkowanych i kilogram pilsyńskiego. W tym momencie w głównym garze zacierają mi się 2 kg płatków po kilogramie owsianych i pszenicznych. Sklejkowałem całość, w momencie się na 72 stopniach zaciera. Drugie 0,5 kg jednych i drugich płatków, czyli kilogram łącznie, pójdzie na inne piwo. Pilsneńskie mi się zaciera w innym garczku. Zacieram 2 kg pilsneńskiego z racji tego, że będzie mi potrzebny jeszcze do czego innego. Dodatkowo dodam ekstrakt barwiący w słoiczku. Mam taki gotowy, potem pokażę. Do tego będzie 100 g Magnuma na goryczkę i 200 g Chinooka, z czego myślę, że 50 dam do Whirlpoola na to chłodzenie brzęczki, na smak i na aromat właściwie. Może trochę inaczej to podzielę, zobaczymy. W każdym razie mam 200 g Chinooka, którego tu dodam. Chinook ma taki fajny grejpfrutowy zapach. Piwo w domyśle ma być czarne jak smoła. W cholerę goryczkowe, bo według kalkulatora wychodzi mi 180 IBU i bardzo aromatyczne. Będzie miało 14,9 BLG, 15 zobaczymy jak wymierzę. Wszelkie odchylenia będę korygował białym cukrem. To powiem dlaczego potem. No i co? I zacieramy 72 stopnie, 78 wygrzew, 20 minut, potem butelkowanie. Drożdże US05. To jest powód, dlaczego zacieram 3 piwa naraz. Potrzebowałem US05 do jednego piwa, które jest konkursowe, które wysłałem na konkurs i bujałem je sobie na starterze i z tego względu, że chciałem wykorzystać do innego piwa. Okazało się, że ładnie mi się te drożdże mnożą i mam tyle tych drożdży, że spokojnie starczy mi na 3 piwa. To jest też jeden z powodów. Drugi powód to, że głównym zasypem jest pilsneński i stwierdziłem, że nie będę sobie tego odważał, tylko wszystko wsypę naraz i sobie tą zaprę. Kolejne piwo, które z tego będzie robione. Warka numer 15. Zapisujemy. Data. To jest New England IPA. Robocza nazwa Toruwiel. Zasyp 2 kg pale ale, kilogram pilsneńskiego, 0,5 kg płatków owsianych, 0,5 kg płatków pszenicznych. Poza pale ale'em wszystko mi się zaciera. Zacieramy 72 stopnie i 78 stopni wygrzew. Do całej wody, we wszystkich etapach dodaję 4 g gipsu piwowarskiego na litr, na 10 litrów wody. To jest idealna według kalkulatora, którego korzystam, idealna ilość gipsu piwowarskiego na taką ilość wody i piwa, w jakiej kategorii mam swoją wodę, którą sprawdziłem na wodociągu. Gadam się w życiu. Również 15 litrów, BLG planowane 13,6, no 14 startowe, US05 znowu, tak. Chmielenie. Cascade 20 g na 60 minut, Cascade 20 g na 15 minut, Cascade 20 g na 30 minut,
i 100 gram Amarillo i 150 gram Mozaika na cicho. Szaleństwo. Dodatkowo kilogram pulpy z mango, którą sam robiłem, czy tam widzieli w którymś vlogu jakiś czas temu. No i potem 60 minut gotowania planuję uzyskać 15 litrów gotowego piwa. Ewentualnie, tutaj nie będę korygował nic cukrem, tutaj ile wysłodzę w takiej ilości, w jakim plato, tyle będzie. Kolejny. Double IPA, ewentualnie Imperial IPA. Robocza nazwa Mewe. Warka numer 16. Data. Ponownie, 15 litrów US05. Startowe BLG w okolicach 20. Będziemy korygowali cukrem. Zasyp. 4 kg Pale Ale. 0,25 kg karmelowego 150, też mi się to zaciera, i kilogram cukru białego. Chmielenie. 50 g Cascade na 30 minut, 50 g Cascade na 60 minut, 50 g Cascade na 15 minut, Mandarynan Bavaria 50 g na 15 minut, Mandarynan Bavaria 50 g na cichą, 100 g Centeniala na cichą i 150 g Cascade na cichą. 60 minut w 72 stopniach zacieranie, potem 78 stopni, 20 minut wygrzew. To są trzy piwa, które dzisiaj robię. To jest czyste szaleństwo. Mam masę chmielu, mam masę wszystkiego. To się zaciera już dobre 15 minut. Widzimy się po wysładzaniu wszystkiego, więc jak mi się zwolni garczek, to automatycznie zaczynam zacierać Pale Ale'a, którego tu mam. Pale Ale'a mam chyba trochę za mało, muszę zaraz to zważyć. Dlatego będę korygował cukrem, tam gdzie mi się nim nie zgadzało. No i 7 godzin później zaczęło mi się gotować imperialna IPA. Mam 50 gram Cascade'a na goryczkę. Przyciszę ogień, żeby mi nie wyszło z gara. No i poszło. Teraz za 30 minut kolejne 50 gram Cascade'a, potem za 15 minut 100 gram po 50 Cascade'a i Mandarinem Bavarian, pół tabletki Uriflocka i chłodnica. I potem chłodzimy to bardzo szybko, po bardzo szybkim schłodzeniu tego myję gar i przelewam kolejne piwo. Jestem zadowolony jak na razie. Już trochę jestem zmęczony po takim czasie przenoszenia tego, klinowania, wysładzania, zamieniania garów, mycia. Już troszeczkę czuję opad sił, a to dopiero przede mną początek, bo jeszcze przynajmniej 4,5 godziny roboty, tak minimum. Także taka sytuacja. Dozo potem. No to jesteśmy bliżej niż dalej. Imperialna IPA 20 Belgii, muszę sobie zapisać. Wyszło mi równiuśko 20 Belgii, tyle i zakładałem po gotowaniu. Mam 12 litrów gotowego piwa. Jak na takie piwo. Teraz tutaj w garczku będę miał Black IPA, takiego właściwie nawet New England Black IPA, Single Hope'a. Chociaż nie, bo tam będzie dwa rodzaje chmielów. Będę używał czegoś takiego. To jest ekstrakt słodowy barwiący. Zobaczymy. Wow! Pachnie zarumiście. Ja w ogóle nie przedstawiłem kadru tego wszystkiego, bo zaczął mi się wylewać. Chciałbym, żeby to piwo było naprawdę ciemne. Zrobimy jeszcze takie coś. I ten ekstrakt jest dlatego, że nie było w sklepie, w którym się zaopatruję, tej karafy special od Weirmana
która jest, nie wnosi aromatów palonych. Wziąłem taki ekstrakt i on nie ma aromatów palonych, a ładnie zabarwia. Ciekawe, o ile mi podniesie BLG. Chciałem znaleźć moją muchę piwowarską, ale to już się samo tutaj zaczęło zabarwiać. O, to na dole osiadło. Ale kolor robi się coraz bardziej pożądany. Chciałbym, żeby to było czarne jak smoła. Mam jeszcze w razie czego karafę trójkę. Wyżej to ją jeszcze wrzucę. No to skończyłem. Trzy warki za jednym razem. Trzy razy IPA. Podsumowując, co my tu mamy? Polecimy sobie od początku. Od początku tak jak sobie zapisywałem. Mamy Black IPA Iris von Everetz. Tak jak mówiłem, zasyp 2 kg Pale Ale, pół kilo płatków owsianych, pół kilo płatków pszennych, 1 kilo pizneńskiego i ekstrakt barwiący. Z tego zakładałem, że będę miał 14,9 BLG. Wyszło mi 16 bez korekcji cukrowej, bez korekcji cukrem białym. Fermentują drożdżami z rokątkami. Dałem 100 g Magnuma na gotowanie na 60 minut. Gotowałem przez 70 minut. Zacierałem w 72 stopniach przez 60 minut i był wygrzew 78 stopni przez 20 minut. Za tydzień na cichą. Na cichą dodamy 200 g Chinooka, 300 g Chinooka. Czyli pójdzie 300 g Chinooka. Chinook jest taki mocno grejpfrutowy. Jak gdzieś mam w zamrażarce skórkę z grejpfruta i skórkę z pomarańczy. Także sobie tam wrzucę również na cichą. Taki mam plan. No i zobaczymy, do ilu zejdzie. Przy US05 to wydaje mi się, że tak do 4 BL nie powinno zejść. To da dość mocne piwo. Piwo niestety nie wyszło czarne, czego oczekiwałem, tylko mocno brązowe. Zobaczymy, czy nie będę się jeszcze korygował koloru tym samym ekstraktem przed butelkowaniem, bo on jest, nie zawiera cukru, nie jest refermentowalny już. Ten ekstrakt on jest sam po prostu barwiący, więc wydaje mi się tego, co jest napisane na. Kolejny mam w zeszyciku zapisany New England IPA Toru Wiel, zasyp 2 kg Pale Ale, kilogram pizneńskiego, kilogram płatków owsianych, kilogram płatków pszenicznych, czyli zasyp jest identyczny jak do tego New England, tego Black IPA. No, miliłem. 20 gram na 60 minut cascadem, 20 gram na 15 minut cascadem i 20 gram na 30 minut cascadem. Na cichą pójdzie 100 gram amarillo i 150 gram mozaika, do tego pulpa z mango w ilości 1 kg. Warka 15 litrowa, wyszło mi 12 litrów, już nie korygowałem tego w żaden sposób, ani wodą, ani cukrem. Z racji tego, że zakładałem 13,6 BLG w programie, wyszło mi 11. Także tak powiedzmy, dzisiejsza wydajność jest średnia. Odporowanie miałem małe, ale gdzieś przy tym wysładzaniu mi gdzieś dzisiaj nie szło. Gdzieś. I tak samo było zacierane 72 stopnie przez 60 minut, 78 stopni przez 20 minut na wygrzewie, gotowane przez 60 minut. Do wszystkich piw, tak jak mówiłem wcześniej, 4 gramy gipsu piwowarskiego na 10 litrów wody. Tak mi pokazał kalkulator z bieżącymi badaniami wody skonfrontowany. I ostatnie piwo. Imperialna IPA albo Double IPA, czyli Neve. Zasyp 4 kg Pale Ale, 0,25 kg karmelowego i dopełnione kilogramy cukru. Wyszło mi, zakładałem 19 BLG, wyszło mi 20 BLG, więc tutaj bardzo ładnie poszło mi wysładzenie.
Też tu z 0,5, planowane 107 IBU, według kalkulatora chmielone było Cascade 50 mg na 60 minut, również Cascade 50 gram na 30 minut i Cascade 50 gram na 15 minut oraz Mandarynia Bavaria 50 gram na 15 minut. Na cichą znowu pójdzie 50 gram Mandarynia Bavaria, 100 gram Centeniala i 150 gram Cascade'a. Tutaj już nie będę dodał nic dodatków owocowych, to żeby była taka bardziej klasyczna IPA, double IPA. I tak samo zacierane 72 stopnie na słodko przez 60 minut i 78 stopni 20 minut wygrzew. Za tydzień planuję wszystkie IPA zlać na fermentację cichą. Zajęło mi to wszystko dzisiaj 11 godzin, takich stricte roboczych. Miałem drobną przerwę, więc jest już 11 w nocy, zaczynałem o 10. Czas całkiem spoko, uważam, jak na 3 piwa. Z racji tego, że i tak najwięcej czasu straciłem na tym, że niestety ta brzęczka mi wystygła. To, co wysłodziłem, te wysłodziny, które stały w wiadrach, zdążyły wystygnąć. Nie jakoś dramatycznie, bo one mi wystygły tam do 45 stopni bodajże chyba. To ostatnie piwo, które zacząłem zagotowywać, mimo 45 stopni. Mam nadzieję, że to bardzo nie wpłynie negatywnie na sam smak piwa. Zobaczymy. Na powietrze nam było to blenderem. Żona mi dała ciekawy produkt, bo to nie wiedziałem. Zastanawiałem się, jak umyć kolbę po drożdżach, bo troszeczkę już przez ten tydzień, kiedy one stały. Tydzień się bujało na mysiadle. Ja tam dolewałem co trochę brzęczki, więc miały cały czas co jeść. I trochę się ta kolba zasuwiła. Ona mi powiedziała, żebym sobie zalał kolbę wodą ciepłą i dał trochę płynu do mycia, znaczy nie postawił na mieszadło i super się domyło. Także rewelacja. No i tak. Troszkę dzisiaj jestem już zmęczony. Dzisiaj był intensywny dzień. Jeszcze zdążyłem parę innych ciekawych rzeczy ogarnąć, ale to na vlogu było do zobaczenia. Zobaczymy. I te piwa pewnie będę chciał, z racji tego, że są mi to, mam nadzieję, że bardzo mi te aromaty nie będą zwiewały. Chociaż ostatnio piłem tą moją Brut IPA wrześniową, pierwsze piwo na kanale i dalej się aromat utrzymuje, więc jestem jak na razie zadowolony z warunków przechowywania i z trzymania chmielu. Myślę, że samo chmielenie na zimno nie daje tyle, co jeszcze te ostatnie 15 minut bądź wirkul. Tego na razie wynika z mojej ogólnej obserwacji. No i minęło nam 8 dni fermentacji burzliwej. W tych trzech pięknych wiadrach mamy już zlane na cichą wszystkie trzy ipki. Zaczniemy sobie od tego wiaderka. Najbardziej po prawej to jest New England Pale Ale. Wdzięczna nazwa to Ruwiel. Na zimną poszło 100 gram Amarillo, 150 gram Mozaika, kilogram pulpy z mango i dodałem jeszcze 3 litry soku z mango. Sobie dopiszę. Sok mango. 3 litry cicha. Po dodaniu soku balingometr pokazał mi 4 BLG. Także ten sok bardzo słodki nie był, bardzo dużo cukru nie posiadał. Więc cieszy mnie to niezmiernie, bardzo mnie podbił. Mam nadzieję, że piwo zejdzie jeszcze tak 1 BLG, może 2. Relatywnie jest dość słodkie, treściwe przez sam zasyp. Wygląda ładnie, taka ładna żółto-pomarańczowa właściwie błotnista barwa, opalizująca, nieprzejrzysta. Kolejne, które tu mamy, tym razem tu z tej strony, to jest imperialna IPA, czyli Mewe. Tutaj poszło dużo chmielu nawet. Tak, Mandarynia Bavaria 50 gram, Centennial 100 gram i Cascade 150 gram na samą cichą. Piwo zeszło do 6 BLG. Aktualnie podoba mi się jego kolor, jest bardzo mętne. Jest w ogóle nieprzejrzyste, chciałbym, żeby było przejrzyste. Mam nadzieję, że 10 do 14 dni na cichej powoduje, że w ogóle opadnie. Jakbym zostało mi na 5 BLG, 4 byłoby super. Ma fajny, słodowy, karmelowy posmak.
mega fajne aromaty chmielowe już w tym momencie, przez to, że dawałem na smak i na aromat podczas gotowania chmiel, wyszła petarda. I ostatnie, czyli to. Z niego jestem aktualnie na ten moment najbardziej zadowolony. Ciemna brązowa, błotnista barwa, nieprzejrzyste, czyli Black IPA. Nie wiem, czy nie będzie to bardziej Black New England IPA. Iris von Everett. Tutaj poszło na cichą 200 gram chinooka i jakieś 100 gram skórki z grejpfrutów i z pomarańczy, które gdzieś tam przy okazji sobie obrałem. Piwo mega treściwe i mega słodkie i mega fajny ma aromat. Mimo tego, że tutaj właściwie poszedł tylko magnum na goryczkę, to jednak to piwo strasznie fajnie słodko pachnie. W ogóle nie czuć nut palonych, czyli tak jak miało być. I zeszło mi do 3 BLG. Czyli na cichej pewnie jeszcze 1-2 zejdzie do 1. Mam nadzieję, że skórka z pomarańczy i chinook ton słodyk zapewnią. Choć tutaj było dużo płatków, więc może te płatki jednak nie będą zjedzone, może zostanie to piwo na tym BLG, które teraz jest. No i co? I widzimy się. Myślę, że wszystkie przetrzymam 10 do 14 dni, będę obserwował, co się dzieje w wiatrze i za 10-14 dni będziemy je butelkowali. No i jesteśmy na degustacji 3 razy IPA. To było dość karkołomne ważenie, ale mam nadzieję, że się udało. Mamy New Englanda, Toru Biel. Tutaj to jest warka numer 15. W tym momencie mamy 2,5 miesiąca, jak ona jest po ważeniu, z czego 1,5 miesiąca po butelkowaniu. Według kalkulatora ma 4,8% alkoholu. Startowaliśmy z 11 BLG. Dużo chmieli poszło, widzę. Na samą cichą było 250 gram. Pulpa z mango i sok z mango. No i zobaczymy. Z tego, co kojarzę, to tutaj będziemy mieli lekki gashing tego piwa, bo niezbyt dobrze tą pulpę z mango odfiltrowałem po cichej i to piwo czasami lubi wyjść. Otwarcie pierdolone! Zbierają się te drobinki z pulpy, podnoszą się z dna i troszkę wyłazi z butelki. Ale widzę, że tutaj popisałem się prawie że idealnym refleksem. Proszę bardzo. Bardzo ładna piana, zobaczymy jak będzie z wytrzymałością. Barwa fajna, mętna. Tak jak na New Englanda przystało. Pachnie fajnie owocowo. Tutaj był na zimno Amarillo i Mozaik. I to czuć, takie fajne białe owoce, żółte owoce, tropikalne. Tutaj jeszcze był, widzę, Cascade sypany po 20 gram na goryczkę, smak i aromat w trakcie gotowania. Piana nawet się widzę utrzymuje, choć już powoli znika. Oj, słodziutkie. Minimalnie wyczuwalna goryczka. 37 IBU tutaj powinno być. Więc całkiem okej. Okay. Do tych wszystkich trzech piw sypałem witaminę C po tabletce na butelkę rozkuszoną, żeby się nie utleniało. No i widzę, że jak na 1,5 miesiąca to się bardzo nie utleniło, prawie praktycznie wcale, ani w kolor się nie zmienił do butelkowania. Aromaty chmielowe dalej wyczuwalne. No fajne, takie nie jest bardzo słodkie, ale czuć tą. Czuć to mango, czuć te owoce. Cukry resztkowe zostały. Co prawda ono zeszło do 2 BLG. Ale jednak
takie przyjemne jest. Fajnie. Dobra, teraz sobie polecimy z Black Ipom, czyli z Iris von Everetz. Tutaj troszeczkę poszedł jeden fail. Chmieliłem to piwo 100 gramami Magnuma na goryczkę i chmieliłem w woreczku muślinowym i taka duża ilość niestety nie wyekstrahowała. Według kalkulatora to miało być prawie 180 IBU. Odczuwalnie jest w granicach 50. I tutaj chyba już nie powinno być żadnego gaśniku, to już powinno być ok. To już jest mocniejsze, tutaj mamy 8,3% alkoholu, startowaliśmy z 16 BLG, zeszło nam praktycznie do zera. No i tutaj nie wychodzi. Tutaj było 200 gram chinooka na cichą. No i czuć tego chinooka. Aromat grejpfruta jest oszałamiający. Ładna piana, ja tak też specjalnie nalewam. Zresztą nawet szkło to piany wzgórza. Piękny kolor. Użycie tego ekstraktu barwiącego opłaciło się, bo w aromacie w ogóle nie czuć tej paloności, więc tak naprawdę taka rasowa Black Ipa, czyli piwo ciemne, które nie ma cech piwa ciemnego. Czy coś tutaj jeszcze ciekawego było dodane? Nie. Chyba czytam notatki. Naprawdę czuć tego grejpfruta, takie pomarańcze. Rewelacja. No takie to nawet niezło. No tutaj powoli, z racji, że tak było nalewane, robią się większe mężyki. Ale całkiem spoko. Etykietka troszeczkę się rozmyła, niestety. Tutaj zdecydowanie jest ta greczka mocniejsza, ale to nie jest jeszcze to, co chciałem osiągnąć. W ogóle bym nie powiedział, że to jest ciemne piwo, tak jak mówię. W ogóle nie przeszły te aromaty. Paloności, karmelu, czekolady, nic z tego w ogóle nie ma. Piwo miało kilogram płatków owsianych i pszenicznych, po pół kilo. Ma fajne ciało, jest takie dość treściwe. No i ten aromat. Jest naprawdę fajnie ożywiające, nie jest w ogóle ciężkie. Tego alkoholu nie czuć, tych 8,3%, a rewelacja. Jedno z bardziej udanych piw, jakie mi wyszło. New England jest odrobinę do dopracowania, a ta Black Ipa, receptura mistrzowska, uważam, na pewno będę powtarzał to piwo w takiej formie. No i tak samo też poszło witamina C tutaj. Ten aromat dalej się utrzymuje, więc super. I ostatnie z trzech ipek, najmocniejsza. Mamy Mewę, czyli DDH i IPA. Dokładniej rozwiniemy skrót. Double Dry Hop Double India Pale Ale. Tutaj wyszło mi według kalkulatora 107 IBU i to tutaj czuć, to 107 IBU. Tutaj sypałem chyba, tak, miałem woreczki w rotacji, bo gotowałem 3 piwa naraz, więc tutaj sypałem te 100 gram Magnuma tak po prostu. A Jezu, przepraszam, jest to gram Magnuma. Tutaj było 50 gram Cascade'a na 60 minut, 50 gram Cascade'a na 30 minut, 50 gram Cascade'a na 15 minut, Mandarin Bavaria 50 gram na 15 minut, no i potem jeszcze było Centeniala 100 gram na cichą, Cascade'a 150 gram na cichą i 50 gram Mandarin Bavaria też na cichą. I to wszystko już było sypane nie w woreczkach, tylko tak po prostu waliłem do wiadra. No straty były, ale i tak utrzymałem się w tych 15 litrach. Tutaj mam informację, że był robiony cold crush w tym piwie, ponieważ miałem butelek i to piwo było butelkowane trochę później niż pozostałe dwa z tego cyklu. I było dwa dni na cold crushu, na między 0 a 3 stopnie. Teraz
zobaczymy sobie, jak to wyszło. Tutaj żadnych dodatków nie było, poza witaminą C. Powinno wychodzić. Chociaż tu widzę, coś się zna, próbowało zerwać. Mimo tego, że nie użyłem Rifloka, bo mi się tutaj Riflok skończył. Za agresywnie. Kolor ma moim zdaniem świetny. Zobaczcie sobie buteleczkę. Zobaczcie, zielona mewę. I też chmielone to jest 300 gram chmielu było na dwa razy chmielone. Podwójnie. Tak jak mówię, potem robimy cold crush. Tutaj startowaliśmy z 20 BLG. Skończyliśmy na 5 BLG. Daje nam to 8,9 alkoholu. Piwo jest dość słodkie. Jest mega klarowne. Wygląda rewelacyjnie. Ma fajny taki karmelowy posmak. Mocne wysycenie, tutaj poszło 90 gram cukru do butelkowania. Zobaczmy. No tropiki są solidne. Tutaj troszeczkę bardziej czuć ten alkohol, ale tutaj goryczka jest solidna. W miarę go przykrywa. Nie czuć w ogóle tej słodyczy, mimo tego, że zostało nam 5 BLG, to jednak goryczka kryje całkowicie tą słodycz. Chociaż piwo jest pijalne, jest bardzo mało treściwe, praktycznie w ogóle nie jest treściwe. Tutaj jest prawie sam pale ale, cukrem było podbijane kilogramem cukru i karmel 25 gramów dla koloru. Opłaciło się, naprawdę. Rewelacyjnie to piwo, bardzo mi się podoba. Mimo tego, że jest tak dość mocne nawet, bo 9% alkoholu, to pije się super. Te aromaty są naprawdę rewelacyjne. I też myślę, że ta receptura z nami zostanie. Chociaż będę pewnie tutaj kombinował z innymi chmielami. Pewnie zostawię sobie sam zasyp. Cold crush, jeżeli macie warunki, to jest super sprawa. Naprawdę wszystko zostało zbite. Także z mojej strony było to tyle. Zachęcam do skorzystania z tych receptur. Wasze zdrowie.